Smaczne, szybkie tanie gotowanie ze szczyptą humoru. Jak to mówią, mądry produkuje, głupi kupuje. Nie kupować chipsów. Jeden ziemniak zamieniają kurde na złoto. Można w domu w paru ziemniaków sobie zrobić chipsy. Na pewno będą smaczniejsze, zdrowsze i tanie. Nic trudnego. Serdecznie zapraszam Państwa na film. Życzę udanego grupania chipsów. Domowe chipsy, ależ to bardzo proste. Nie kupować sklepowych jakichś trucicieli. Można w domu w bardzo łatwy sposób zrobić bez żadnej chemii chipsy. Czyli potrzebujemy ziemniaki, tarkę, taką, żeby tutaj jak najcieńsze na można było zetrzeć plasterki, jak do tarcia kapusty, olej, oliwa, sól, pieprz, paprykę ostrą do smaku, coś do cedzenia, ręczniki papierowe. Bierzemy naszą tarkę i ostrożnie robimy sobie plastereczki. Trzeba uważać, żeby sobie palców nie poharatać. O, i tak wszystkie nasze ziemniaki przecieramy, szatkujemy. Większe ziemniaki będą większe plasterki. Ostrożnie, żeby paluszku. Jak mówiłem, ostrożnie, to najlepiej będą takie dosyć spore plasterki wyszły. Ale jak mniejsze nawet idą, to też będą chipsy. I teraz nasze ziemniaki na chipsy musimy dokładnie pod zimną wodą wypłukać, żeby pozbyć się skrobi, wtedy nam nie będą się kleić. Jak wypłuczemy, dokładnie odcedzić, osuszyć ręcznikami papierowymi. Wykładamy nasze chipsy na ręczniki papierowe i osuszamy je, żeby się nie błyszczały od wody. Mniej więcej nie do przesady. No i tak całkiem suche nie będą. I tak osuszone możemy iść smażyć. Rozgrzewamy sobie frytkownicę bądź patelnią żeliwną albo ceramiczną, na którą ja daję tu jakiś centymetr oliwy, oleju. Rozgrzewamy, jak powiedziałem, i wykładamy nasze chipsy. I już tu od nas zależy jakiś sobie mieć kolor, bardziej rumaniany, mniej rumiany. Rozłożyć po całości. Wcale naprawdę nie trzeba dużo tłuszczu, nie trzeba używać frytkownicy. No ale jak ktoś się uprze większą ilość, to proszę użyć sobie frytkownicy. Będzie widać, kiedy się usmażą. Wtedy po prostu na drugą stronę sobie przewrócić. A we frytkownicy po prostu koszykiem potrząsnąć, żeby się na drugą stronę nam przewróciły nasze chipsy domowe bez chemii. Jak widać, na patelni ceramicznej też się ładnie zrumieniły. Można sobie ostrożnie na drugą stronę przewrócić. Ja tu takim kijkiem, patykiem, drutem, żeby po prostu ręką Państwu nie zasłaniać widoku naszych smakowitych, domowych chipsów bez chemii. Żadnej chemii tu nie ma. Naprawdę warto troszkę czasu poświęcić. Możemy zajadać i wiemy, że nie będziemy się w nocy po nich świecić. Drugą stronę sobie podsmażamy, tyle ile chcemy, ile potrzebujemy, ile nam smakuje. Druga strona się, jak widać, też zrumieniła. Wyciągam je. I tak sześciutkie musimy sobie wysmażyć. Na patelni po prostu mniej tłuszczu zużyjemy. Uwaga, nasze chipsy możemy także zrobić bez tłuszczu, jeżeli mamy patelnię żeliwną. Wystarczy ją tylko posmarować troszkę olejem, żeby była nie była taka sucha i wykładać sobie. Nasze gotowe, domowe chipsy. Ja tam lubię naturalne, bez niczego. Też są sztywne, jak widać, chrupiące. Na pewno żadnych konserwantów nie mają.
potrafię go zajadać już u was. Nic skomplikowanego, tylko trochę chęci, żeby zrobić sobie domowe, smaczne chipsy. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę udanego robienia chipsów i zapraszam na inne moje filmy kulinarne.